Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domene. Hiszpański malarz, jeden z najbardziej znanych surrealistów, jacy w ogóle żyli. Jako dziecko chciał zostać kucharką, potem Napoleonem, a na koniec wpadł na to, że jest tak zachwycony byciem sobą, że jak to mówił, nie chciałby być nikim innym. A później jeszcze został malarzem. Motyw mrówek, senności, pewnej losowości, podświadomość. Odgrywało to wszystko bardzo istotną rolę w jego twórczości. Prywatnie był narcyzem, trochę wariatem, no i na pewno wizjonerem. W jego działaniu artystycznym i prywatnym było bardzo dużo improwizacji, bezkrytyczności i samozadowolenia. Tak rysuje się postać Salvadora Daliego w kilku zdaniach i uznałem, że fajnie byłoby opowiedzieć o jednym z jego obrazów, który robi na mnie szczególne wrażenie i jest to Trwałość pamięci. Myślę, że go znacie. A przynajmniej kojarzycie. Także leci intro. Dlaczego wybrałem ten obraz? Wydaje mi się, że dlatego, że symbol czasu i jakiejś takiej przemijalności jest dość uniwersalny i wydaje mi się, że każdy może trochę sobie swoje rzeczy dopowiedzieć. I na sam start powiem. Czytałem o tym, jak powstawało to dzieło i z tego, co się dowiedziałem, linki zostawię w opisie, nie miało to szczególnie żadnego sensu. Dalí namalował to, co namalował i w końcu uznał, że w sumie takie zegary właśnie powieszone, takie jakby zmęczone, trochę może też topiące się, to jest to słowo, że będą idealnie pasować do tego. Mówił to chyba, że widział to w wizji, czy jakimś takim nagłym przypływie kreatywności. W każdym razie tak ten obraz końcowo wygląda. I co na tym obrazie właściwie widać? Jest ta półka, ta skrzynia, na którym wisi jeden zegar. Obok niego leży inny, który jest jakby zjedzony przez mrówki, ta jego zawartość. I wyrasta drzewo, na którym wisi kolejny zegar. I tylko ten zegar, który jest faktycznie z jednej strony ciemny, z drugiej jasny, jest widoczny w całości. Reszta jest widoczna tylko w połowie. Poniżej mamy ziemię, plażę, na której są kolejne zegary pozostawione na jakiejś płachcie, a daleko, daleko w tle jest morze i nazwijmy to góry. Więc obraz nie przedstawia tak wielu elementów, jak na przykład w poprzednich, ale dużą rolę gra tutaj światłocień i ciekawa rzecz według mnie. Jeśli chodzi o styl, no to jest to po prostu ikona surrealizmu. Powiem tylko tyle, że bardzo realistycznie te zegary zostały namalowane, to znaczy nie są jakieś takie poszarpane jak w impresjonizmie, nie mają też jakichś takich mocnych zderzeń kolorystycznych jak w ekspresjonizmie. Są po prostu w miarę naturalne, tylko ta ich, nazwijmy, konsystencja, którą widać, jest niespotykana. Kolory i światłocienie. Ciekawe wydaje mi się to, że tylko ten zegar najbliżej nas, oprócz tego zjedzonego przez mrówki, jest w połowie oświetlony, a w połowie ciemny. Jak się przyjrzycie, to oba zegary w całości są takie jakby ściemnione. Dodatkowo jakby nie rozumiem, jak światło pada w tym obrazie, bo z tego co widzę, to generalnie jakiś taki cień jest rzucany na tą plażę i jakby nie widzę sensu, dlaczego ten zegar miałby być oświetlony w jakiś sposób. Mimo wszystko jest, więc jest to jasne. Może to jest po prostu wesoła twórczość, ale dla mojej interpretacji obrazu ma to znaczenie i jest w jakiś sposób interesujące. I dalej, więc zbierając to wszystko do kupy. Ja ten obraz interpretuję na w sumie jeden sposób, tylko w trochę różnych wariacjach. Więc pierwsza sprawa. Zegary to jest jakaś forma ludzi, to znaczy, że te zegary przedstawiają w jakiś sposób ludzi. I zaskakujące jest dla mnie to, że ten zegar jest nieoświetlony w jednej części, a z drugiej jest i jest jako jedyny widoczny cały. Ja to rozumiem tak, że jeśli zapracujesz sobie w pierwszej, powiedzmy, połowie życia, będzie to skąpane w jakichś trudnościach, w jakimś cieniu, to reszta może być jasna i przyjemna. No tak, taka interpretacja mi się przywiodła na samym początku. Z kolei ta druga rzecz, że jeśli twoja młodość w jakiś sposób zostaje roztrwoniona, trochę nie wiesz, co przez ten czas robiłeś, albo po prostu tylko i wyłącznie balowałeś, nie wiemy tego, to reszta życia może być skąpana w takiej mroczności, w jakimś takim mroku, nieprzyjemnościach.
I to po prostu mi się od razu rzuciło w oczy, na myśl, jak to zacząłem analizować. I ciekawi mnie ten, jakby dosłownie, dla mnie to jest jakiś taki Eden, jakaś taka wyspa, raj, ideał. Z tyłu to żółte. I jakbym nie miał malować ten obraz, no pewnie nie zrobiłbym tego tak dobrze, ale jakbym był Dalin, to na tym Edenie bym dał wiele zegarów jasnych, które się cieszą, że to może jest symbol jakiegoś miejsca, do którego się dąży, ale Dalin niekoniecznie mógł posunąć się o to, żeby ten obraz był tak jakby bujny interpretacyjnie, to po prostu miał być ładny. Faktycznie bardzo przykuwa swoją oryginalnością, taką skąpością w kolorach, ale jednocześnie ten kontrast jest taki zauważalny. Te brązowo-żółtawe, stonowane kolory na dole z takim mocnym, biało-niebieskim niebem. I to myślę, że po prostu uznał, że wystarcza. Wydaje mi się, że w ogóle bardzo dobrym jest posunięciem zrobienie czegoś zwykłego i dodanie kilku elementów, które są w jakiś sposób właśnie takie charakterystyczne, takie rzucające się w oczy, takie robiące ten efekt wow. I ten obraz idealnie jak dla mnie to obrazuje. Coś takiego, co po prostu jest zwyczajne, ale przez te kilka elementów staje się niezwykłe. Co jeszcze dodam, że z tego co czytałem, mrówki często pojawiają się w obrazach Daliego jako taki symbol przemijalności, jako symbol czegoś takiego pochłaniającego. I wydaje mi się, że może też właśnie ten zegar, który jest jakby zjadany przez te mrówki, może ta świadomość o końcu życia, o śmierci, temu półjasnemu, półciemnemu, może dawać jakąś taką motywację, czy jakieś takie pouczenie, że jeśli zauważyłeś, że ktoś serio potrafi zginąć, tylko faktycznie to odczuwasz, to może łatwiej jest ci trochę podjąć się tego mroku, tej trudności w życiu. I paradoksalnie przez to, że spotkało cię coś złego, może łatwiej ci później kiedyś zrobić coś przyjemnego w swoim życiu. Doprowadzić do jakiegoś przyjemnego miejsca. Tyle ode mnie. Piszcie, co wy uważacie, jak wy to rozumiecie. Czy to jest po prostu obraz, który tylko ma cieszyć oko? Czy może Dali posługiwał się jakimiś trochę podświadomymi, trochę niekoniecznie oczywistymi symbolami? Czy jakąś metaforą? Piszcie. Mówił do was Darek Czech. Siema. Zegar.